O, zaczytałem się troszeczkę. Przepraszam. Witam Was na kolejnym spotkaniu poświęconym zbiorom Fabryki Sztuk. Przed sobą mam książkę. Jej autorką jest Anna Wajming, a książka nosi tytuł Mój dom. Opowiada ona o czasach międzywojnia 1930-1939. Kim była autorka tej książki? Otóż Anna Wajming przyjechała do Tczewa i tutaj poznała Mikołaja Wajminga. Mikołaj Wajming był uciekinierem z Rosji, był białogwardzistą. Zatrzymał się w Tczewie i pracował w jednym z majątków jako taki kontroler czystości mleka. Zajmował się również innymi sprawami rolnymi. A pani Anna pracowała w Dzienniku Tczewskim, a potem w Gońcu Pomorskim, który miał swoją siedzibę przy ulicy Kościuszki 21. Tu się poznali, jak wspomniałem. Tutaj narodziły się ich dzieci, Włodzimierz i Wiera, a mieszkali dosyć długo w budynku przy ulicy Bałdowskiej u państwa Pieczeskich. Anna Wajming bardzo często odwiedzała tczewskie sklepy, chodziła z mężem, wspomina w książce również tczewskich kupców. W tamtych czasach tczewski rynek był centrum handlowym Tczewa. Tutaj mieściły się wszystkie sklepy tekstylne, spożywcze, wszelkiego rodzaju usługi. Można było załatwić wszystkie sprawy związane z zakupami. Także pamiętam też lata 60. ubiegłego wieku i w tym czasie również tczewski rynek był centrum handlowym. Wystarczyło przejść się ulicą Mickiewicza, Krótką, wejść na ówczesny Plac Wolności, obejść wszystkie sklepy i można było dokonać wszystkich zakupów. Tczewski rynek to ma powierzchnię kwadratu 63 metry na 63 metry. Do 1916 roku stał na nim ratusz. Niestety ratusz w tamtym roku spłonął i pozostał plac. Tutaj odbywały się również doroczne jarmarki, spotkania, manifestacje. Do rynku również w latach 60. dojeżdżał autobus linii numer 2 i był tam usytuowany przystanek. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o kupcach. Nie o wszystkich można dzisiaj powiedzieć. Informacje nie zmieściłyby się w tej audycji. Ale chciałbym rozpocząć od kupców, którzy zapisali się na trwale w historii Tczewa. Jednym z takich kupców był Władysław Maciejewski. Oto wieszak, który pozostał po jego firmie, która mieściła się przy placu Halera. Państwo Maciejewscy kupili dom i tam rozpoczęli działalność handlową. Dom kupili w 1922 roku. Ten dom stoi do dzisiaj u zbiegu ulicy Kościelnej i placu Halera. Jego kierownikiem sklepów był pan Synak, był to szwagier państwa Maciejewskich i on bardzo dobrze zawiadywał sklepem. Do tego sklepu również uczęszczała pani Anna Wajming i o tym dowiecie się z fragmentów książki, które przeczyta państwu Emilia Kalinowska. Podczas posiłku zmieniono temat. Mój mąż zaczął mówić o młodym polskim śpiewaku, Janie Kiepurze, którego śpiewu słuchał w radiu. Krytycy rokują mu wielką sławę, rzekł i zachwycał się jego pięknie brzmiącym tenorem. Radio, westchnął Godlewski,
gdzie tu człowiek, bosy jeszcze i bez mieszkania, może marzyć o kupnie radia? A ja, mówił mąż, jak dorobię się własnego mieszkania, choć będę spał na podłodze, radio muszę mieć. Wszystkich was wtedy z góry zapraszam do nas. I wszyscy siedzieć będziemy na podłodze, dodałam ze śmiechem. Mówiono potem o różnych ploteczkach, o osobach, które jeszcze nie znałam. Goście wyszli prawie o północ. Po świętach otrzymaliśmy zaproszenie na bal ziemian, który miał się odbyć w Sylwestra u pana Żabińskiego, właściciela Esplanady. Strój dowolny, z maskami lub bez. Nie chciałam pójść, nie tylko ze względów oszczędnościowych. Wieczorem najlepiej czułam się z książką w łóżku. Poza tym nie miałam odpowiedniej sukienki. Ale bardzo chciała iść pani Godlewska, bo Godlewscy również otrzymali zaproszenie. Więc za namową męża przejrzałam razem z gospodynią panią Hoppe pakiet z Francji i za jej radą z jasnoniebieskiej, niemnącej się żorżetowej sukienki babci Krawcowa w ciągu 2 dni uszyła mi sukienkę balową. Do sukienki jednak potrzebne były atłasowe czułenka, więc w dniu sylwestrowym, kiedy już zapadł zmrok, biegaliśmy po sklepach. Buciki kupiłyśmy sobie u Brzozowskiego, a na ulicy Mickiewicza u drogerzysty pana Słomki, który był też właścicielem znanej fabryki pasty do podłóg, perfumy. Obsłużył nas sam szef. Rano otworzyłam okno. Ochłodziło się i szalał gwałtowny wiatr. Zarzuciłam na siebie prochowiec, który zostawili mi złodzieje, i pobiegłam do biura. Nie mogłam pojąć, skąd już wszyscy wiedzieli o kradzieży. Redaktor wypytywał mnie, jak to się stało i ile mniej więcej wynosi szkoda. Nie wiedziałam, że napiszę o tym do gazety. Z Gońca Pomorskiego przedrukowała to gazeta Grudziącka i w ten sposób o kradzieży dowiedzieli się rodzice, których nie chciałam martwić. Tylko mąż nic nie wiedział, kiedy w sobotę wrócił do domu. I wcale się kradzieżą nie przejął, co mnie bardzo zdziwiło. Tłumaczył, że liczy się życie człowieka, a nie łachy. U Maciejewskiego założył nowe konto i ubraliśmy się ponownie. Kaszuba, krawiec Mateja, znowu się ucieszył, gdy nas zobaczył. Pierwsze ubranie uszył mężowi w ciągu tygodnia, ekspresowo. Mnie jednak dręczyły długi. Męża zastałam z samym szefem Maciejewskim, z którym zaśmiewał się z najnowszych dowcipów, w tym politycznych. Podeszłam do kierownika Lipskiego i poprosiłam płótna pościelowego i cienkiego na koszulki dla dzieci, które sama szyłam. Maciejewski się zbliżył i ciekawie przysłuchiwał. Powiedział żartobliwie: tak też podejrzewałem, że pani wszystko szyje sama, zamiast kupić u mnie gotowe. Najpierw pani na mojej wystawie przyjrzy się nowym modelom, a potem w domu uszyje takie same ubranka. Przecież widzę, jak ubrana jest wasza córeczka. Byłam zdziwiona, że on to spostrzegł. Powiedziałam, że właśnie tak wychodzi nam o 50% taniej. Właściciel sklepu roześmiał się wesoło i już się pożegnał. Musiał podskoczyć do następnego klienta, który wszedł do sklepu, aby z nim pogadać, pożartować, byleby coś kupił. A ja tymczasem śmiało zażądałam jeszcze włóczki i materiału na fartuch do kuchni dla Adeli oraz 6 damskich chusteczek. Mąż zdziwiony popatrzył na mnie. To dla dziewczyny, aby miała czym piegi ścierać, powiedziałam. Mąż spojrzał na zegarek i zaczął się niecierpliwić. Kazał wszystko to zapisać na nasze konto, towar zapakować i odesłać do domu. Śpiesząc na dworzec, pożegnał się ze mną jeszcze w sklepie. Zanim zjawiłam się w domu, ciężki pakunek już leżał w kuchni na ławce. Papier w kilku miejscach przedziurawiały, paluszki ciekawych dzieci. Mąż także spojrzał na zegarek i zerwał się z ławki. Musimy jeszcze przed 6:00 wejść do Maciejewskiego po koc, a więc do jutra. Właściciel sklepu podszedł do nas, jak zawsze uśmiechnięty. Narzekał na brak klientów, a potem kazał sprzedawcom pokazać nam pledy. Długo przebieraliśmy, aż wreszcie mąż wybrał najdroższy, z czystej wełny, lekki jak piórko. Pożegnaliśmy się z Maciejewskim, którego widziałam po raz ostatni. Został przez Niemców aresztowany i zamęczony. Na placu Hallera, w okresie międzywojennym, plac Bronisława Pierackiego, był to minister spraw zagranicznych, który został zamordowany na tą cześć. Między innymi plac Hallera nosił jego imię. Mieli również sklep państwo Polewiczowie. Sprzedawali tam obuwie. Pan Mieczysław bardzo często wspominał, jak ten sklep wygląda. Sklep mieścił się
na rogu placu Halera i ulicy Okrzei. Z czeskim handlem byli również związani lokalni politycy. Jednym z nich był Edmund Witosławski. To właśnie Bieszak. Witosławski bracia, rynek 4-3, telefon 25. Był on nie tylko kupcem, ale również przewodniczącym Rady Miejskiej. Po wojnie w sklepie, który zajmowali bracia Witosławscy, gminna spółdzielnia w Trzewie uruchomiła dom towarowy. Bracia Witosławscy mieli również sklepy w Nakle, w Kartuzach i innych miastach pomorskich. Pan Krupski i Szynalewski posiadali sklep przy rynku 9. Również tam sprzedawane były bławaty. Władysław Orcholski posiadał sklep przy rynku i był to sklep też wysokiej jakości. Bardzo dobre towary tam oferowano, ale muszę dodać, że był też tymczasowym burmistrzem w latach 1920-1922. Jego sklep mieścił się w narożniku ulicy Mickiewicza i Dworcowej, dzisiaj kardynała Wyszyńskiego. Natomiast budynek, mieszkanie miał dom swój przy ulicy Sienkiewicza 1. Przy ulicy Dworcowej 34 był pomorski dom towarowy. Właściciel Stanisław Szeląg. Ten sklep mieścił się naprzeciw kościoła farnego. Pomorski dom towarowy oferował bieliznę, kapelusze, konfekcje. Dzisiaj, jeżeli ktoś dobrze popatrzy na zdjęcia pochodzące z lat międzywojennych, odnajdzie witryny tych wszystkich sklepów, o których wspominałem. Przy ulicy Krótkiej 13 mieścił się łódzki jarmark. Krótka 13, łódzki jarmark. Oprócz sklepów, o których tu wspomniałem, było wielu jeszcze właścicieli innych sklepów. Państwo Struszyńscy posiadali sklep przy ulicy Krótkiej 4. Także posiadali sieć sklepów w województwie pomorskim. Po wojnie jeszcze mówiło się, że idzie się do sklepu Struczyńskiego. Pan Brzozowski posiadał sklep z obuwiem przy południowej części rynku. Na starych zdjęciach można odczytać szyld. Jeżeli kogoś interesuje sprawa handlu w Trzewie w okresie międzywojennym, to bardzo polecam przeczytanie książki Anny Wajming, Mój dom, w którym w sposób bardzo barwny opisuje ona życie handlowców, kontakty z nimi, jak również jak wyglądało sprawy związane z zakupami, kto udzielał kredytów, jak się żyło państwu Wajmingom. Dzisiaj jednym z bardzo znaczących profesorów jest syn Włodzimierz Wajming, który był profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I z tamtego czasu, kiedyś rozmawiałem z nim, powiedział mi, że bardzo wspominał z sentymentem pobyt w Trzewie. Nawet przyznał się, że dostał lanie od taty Mikołaja za to, że podczas nalotu w 1939 roku wchodził na dach i obserwował, jak niemieckie samoloty latają nad Trzewem. Większość kupców, po których zostały tylko wieszaki, dzisiaj możemy powiedzieć, że byli czołowymi mieszkańcami, zacnymi mieszkańcami. Wielu z nich zginęło w 1939 roku, tak jak
pan Maciejewski w obozie koncentracyjnym. Orcholski, Maciejewski, Szynalewski, Witosławski, Pomorski Dom Towarowy Szeląg, Łódzki Jarmark Trzew Krótka 16. Pamiętamy o tych ludziach tylko dlatego, między innymi tylko dlatego, że wytłoczyli swoje nazwiska i nazwy swoich firm na wieszakach. A cóż pozostanie po kupcach, po handlowcach, którzy sprzedając nam swoje wyroby oferują druciane wieszaki lub plastikowe, mało znaczące. Dziękuję Państwu za uwagę.